Cześć wszystkim, witam Was po dłuższej, krótszej przerwie od nagrywania. Wzięło mnie, żeby nagrać ten vlog, podsumować Mistrzostwa Świata, to co się wydarzyło, a też rzucić Wam trochę urywek z ostatniego Pucharu Polski, który się dzisiaj, w sobotę. Tak jak powiedziałem, mamy sobotę, tydzień po Mistrzostwach Świata. Trochę przemyśleń już mam w głowie. Co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze. Generalnie przygotowania wszystkie przeszły tak jak chciałem. Noga, odżywianie, to wszystko zgrało się, waga też była w porządku. Udało się idealnie to dopasować do charakterystyki tej trasy. Nawet sprint jako taki się pojawił, który pozwolił mi na dobrą sprawę przejść do drugiego etapu. Drugi etap myślałem, że to już będzie troszeczkę z górki, jednakże kowadło, czyli można powiedzieć, że to już jest mem. Kolej kowadło, które niestety zaprzepaściło moje szanse na trzeci wyścig. No troszeczkę spóźniłem się tutaj z użyciem tego power upa. Zaprezentowało tym, że musiałem po 2 minut gonić na poziomie około 500 watów. Co skutecznie wypaliło moje rezerwy na ostatni sprint. No i koniec końców zająłem 24 miejsce, no można powiedzieć 24 miejsce na świecie to świetny rezultat, jednakże dla mnie to troszeczkę poniżej oczekiwań, liczyłem na coś więcej. Ale cóż, niestety sport na światowym poziomie, bo to już można powiedzieć spokojnie, to jest światowy poziom. Jest taki, że każde najmniejsze przeoczenie może skutkować właśnie takim fuck-upem, porażką, zwał jak zwał. No w moim przypadku porażką, bo gdybym użył tego power-upa, to kto wie, na pewno 24 bym nie był. Nie wiem, czy udałoby się przejść do trzeciego wyścigu, ale na pewno byłbym wyżej, myślę. Bo pod koniec to już troszeczkę nie brakowało. Na pewno będę chciał troszeczkę inaczej do tego podejść. Pomyśleć, co zrobić lepiej za rok. No i na pewno być lepszym sobą, jeżeli chodzi o przygotowanie. No a teraz właśnie jestem w trakcie porannego rozruchu. Pół godzinki stojenia na tym brzeże. Przed wcześniej wspomnianym Pucharem Polski. Bardzo lubię takie poranne wprowadzenia, bo jak te wyścigi mamy o 18-19, to potem cały czas na nogę inaczej pracuję przez dzień. I nie ma takiej zamuły na wieczór, więc stosuję taką praktykę już od dość dawna. Dobrze mi to wchodzi. My na Pucharze Polskim mamy trasę Achterbach. Ostatni wyścig. Jest on decydujący dla mnie, bo od niego zależy, czy wejdę na drugie miejsce, czy nie wejdę wcale. Więc tutaj dzisiaj cel jest wygrać. Trasa typowo górska, więc szanse są duże. No i też musi się ułożyć klasyfikacja poszczególnych zawodników dobrze dla mnie, więc na pewno troszeczkę szczęścia będę potrzebował. Już tam słyszałem, że ZTPL Racing robi taktykę, więc pewnie będziecie chciało dowieść swoich zawodników tak, żeby obronili tego pudła. No ale zobaczymy. Póki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będę miał troszeczkę więcej szczęścia. Ma być kowadło na wyścigu, ale też go pewnie nie użyję. Bo po co to kombo? To tylko 50 kg w dół na zjeździe. Więc wcale się nie przydaje. No. W takim razie na razie to wszystko. Widzimy się przed wyścigiem. Pokażę Wam, co robię się przed startem. Czym i jak smaruję łańcuch. To też jest istotne, żeby jak najmniejsze opory były. Kawka i na wyścig. No ale o tym później. No i kolejna kluczowa rzecz przed wyścigiem to smarowanie
Ja używam UfoDripa od Ceramic Speeda do smarowania swojego łańcucha od tego sezonu i uważam, że jest to jeden z lepszych smarów, bo tak na dobrą sprawę czyściłem ten łańcuch raz, kasetę, na początku sezonu. Wyczyściłem tak porządnie pod wodą, wypłukałem cały stary smar i nałożyłem na to właśnie wosk i powiem wam, że jest on świetny, bo generalnie jak wezmę przejadę paluchami po łańcuchu, to zazwyczaj są one czarne. Tutaj jest taki osad, ale jak potrzemy tutaj palcami, no to on schodzi. No to jest stary wosk po prostu, który na dobrą sprawę w ogóle nie łapie syfu. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o zastosowanie wosku na suche warunki czy trenażer, to jest rewelacyjna rzecz. I wszystkim polecam. Jedyny minus to, że się sypie. I tutaj troszeczkę, jak widzicie na macie, widzimy stary wosk. Tutaj trenażer akurat podmieniałem po mistrzostwach świata. O, w ogóle zauważyłem, że teraz jeździłem na źle ustawionym kikrze. Więc będę musiał go za chwilkę przedstawić. Tak, bo wysyłałem go do kolegi, żebym mógł sobie sprawdzić i nie zwróciłem uwagi na to, że do transportu była obniżona wysokość tego trenażera. A jakoś tego bardzo nie odczułem, że jeździłem na za niskim poziomie, bo tutaj, jak widzicie, on się troszeczkę podniesie, będzie wyżej, bardziej się wypoziomuje, tak troszeczkę jechałem cały czas pod górę. No ale wracając, smaruję tak na dobrą sprawę raz w tygodniu ten łańcuch UfoDripem i to powinno starczyć na jakieś 300-400 km po suchym, a mniej więcej tyle robię w tygodniu, w tym tygodniu troszeczkę mniej ze względu na to, że był to lekki tydzień po mistrzostwach świata. No ale mimo wszystko przed Pucharem Polski ostatni etap, więc warto, żeby ten łańcuch był czysty, jak najmniejsze straty napędu były na tym, bo wiadomo, że podłączamy moc z trenażera, a tutaj pomiar musi być jak najmniej stratny, więc warto, żeby takie czyszczenie wykonać przed wyścigiem. Za chwilę zaczynamy wyścig, za dosłownie 4 minutki start, rozgrzewka zrobiona, noga jak na tydzień odpoczynku bardzo fajnie kręci, tempo zaskakująco niskie, ale to chyba jest dobry prognostyk, bo lubię taki, jeśli się takim niskim tętnie, zdecydowanie lepiej się czuję, jeżeli mam tętno wywalone w kosmos. Zobaczymy, 5 minut 420 W, więc chyba będzie dobrze. Taktyki za bardzo nie mam. Pojedziemy wszystko na pierwszym podjeździe już, myślę, chyba że coś nadzwyczajnego będzie się działo, ale raczej nie sądzę. Noga, myślę, że pozwoli odjechać, no i kontrolować wyścig. To widzimy się po mecie. No jesteśmy po wyścigu, zgodnie z założeniami udało się odjechać już od samego początku. Na pierwszym podjeździe zrobiłem przewagi około 2 minut. Na zjeździe spora grupa odrobiła tylko 30 sekund, dzięki temu, że dość szybko udało mi się zjechać na kowadle, więc dużo nie straciłem na tym zjeździe. Potem w mieście kontynuowałem samotną jazdę na około 350 W, co pozwoliło mi utrzymać tą przewagę, nawet trochę ją powiększyć, bo w sumie 10 sekund odrobiłem. No i na podjeździe już spokojna, mocna, równa jazda, bez żadnej szarpaniny. Więc koniec końców przewagi 2,5 minuty nad drugim zawodnikiem, a 4 minuty nad pierwszą grupą. Co nie jest, myślę, źle na tydzień przed górskimi mistrzostwami Polski. Trochę niedosyt pozostaje z generalką, bo tutaj niestety nie udało mi się obronić drugiego miejsca ze względu na to, że ZTPL pojechało na Michała Jakiełę. No, taki sport, mieli prawo
A ja kończę chyba na trzecim albo czwartym miejscu. No niedosyt jest, bo spokojnie to drugie miejsce można było bronić, no ale cóż, Puchar Polski jak na to, że traktowałem raczej treningowo i sprawdzając różne taktyki, bawiąc się tym, uważam, że całkiem fajny cykl. Na pewno można pewne rzeczy poprawić. Miejmy nadzieję, że organizatorzy to zrobią i za rok dorzucą premię. Myślę, że też troszeczkę Dynamic Pack 4 zrobi swoje i mimo wszystko te wyścigi będą bardziej atrakcyjne ze względu na to, że będą premiować ucieczki, a nie jazdy w grupie. No ale zobaczymy. Ja jestem zadowolony, to najważniejsze. No i widzimy się następnym razem. Może coś się uda zrobić za tydzień. Dajcie znać, czy Wam się podobało i do zobaczenia. Cześć!